Etatowy statystyk zespołu koszykarskiego zanotował liczbę punktów, które każdy z 12 koszykarzy zdobył w jednym z meczów. Żeby pokazać wyniki, wykonał na tej podstawie wykres łodygowo-liściowy, zwany też czasem skrótowo wykresem łodygowym. Ile punktów zdobył cały zespół w tej grze? Na pierwszy rzut oka trudno tu cokolwiek zrozumieć. Widać, że mamy tu 0, 1 i 2, a tutaj cyfry w trzech rzędach, ale jak to się ma do liczby punktów zdobytych przez każdego z koszykarzy? Wykres łodygowo-liściowy można rozumieć tak, przynajmniej w przypadku stosowanym przez tego statystyka. Liście w tej kolumnie to w liczbie punktów, które każdy z graczy zdobył, cyfry najniższego rzędu, czyli jedności, a kolumna łodygowa zawiera cyfrę dziesiątek. Zwykle kolumna liści to z każdej liczby cyfra z najniższej pozycji, ta najbardziej po prawej, w przypadku liczb całkowitych to cyfra jedności, a kolumna łodygowa to z każdej liczby wszystkie pozostałe cyfry, wszystko od jedności w lewo, czyli dziesiątki, setki itd. Przydatne w takim wykresie jest to, że pokazuje on pewien rozkład tego, co osiągnęli koszykarze. Widać, że większość graczy zdobyła liczbę punktów zaczynającą się od zera i mieszczącą się w granicach dziesiątki, od 0 do 9. Kilku innych zdobyło liczbę punktów z jedynką z przodu, czyli zdobyli w tej grze kilkanaście punktów. I tylko jeden koszykarz zdobył liczbę punktów z dwójką z przodu, dokładnie 20 punktów. Zapiszmy może wszystkie te dane w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Łatwiej będzie je zrozumieć. To 0 zapiszę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy. Było 7 graczy, którzy mieli 0 jako pierwszą cyfrę z lewej, na najwyższej pozycji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zer. Ten gracz, w wyniku który uzyskał, miał 0 również na pozycji jedności. Ten gracz, w wyniku który uzyskał, miał też 0 na pozycji jedności. Ten gracz, w wyniku który uzyskał, miał 2 na pozycji jedności, czyli zdobył w całej grze 2 punkty. Ten gracz, w wyniku który uzyskał, miał 4 na pozycji jedności. Ten gracz miał na pozycji jedności 7, ten również 7. Ten gracz, w wyniku który uzyskał, na pozycji jedności miał 9. No i teraz możemy przeczytać bezpośrednio wyniki, które uzyskali. Ci koszykarze zdobyli po kolei 0, 0, 2, 4, 7, 7 i 9 punktów. Trochę śmiesznie to 0 na pozycji dziesiątek wygląda. Mogłoby tu być po prostu puste miejsce. Ale to 0 mówi nam, że ci gracze nie zdobyli nic, co wpisałoby jakąś cyfrę różną od 0 na pozycji dziesiątek. To są rzeczywiste wyniki tego, co zdobyła ta siódemka graczy. No to lecimy do drugiego rzędu na naszym wykresie. O jeden poziom niżej, na naszej łodydze, i sprawdzimy, jakie tu wyrosły liście. Tutaj wszystkie wyniki zaczynają się dla każdego gracza od jedynki. Jest ich w sumie 4. 1, 2, 3, 4. No to piszemy 4 jedynki. Każda na pozycji dziesiątek. 1, 1, 1, 1. No i po kolei. Ten gracz ma jedynkę na pozycji jedności, czyli zdobył 11 punktów. Jedynka na pozycji dziesiątek, jedynka na pozycji jedności. Ten gracz również zdobył 11 punktów, jedynka na pozycji dziesiątek i jedynka na pozycji jedności. Ten gracz ma 3 na pozycji jedności, czyli zdobył albo zdobyła 13 punktów. Jedynka na pozycji dziesiątek, 3 na pozycji jedności, 13 punktów. Ten gracz ma 8 na pozycji jedności, zdobył razem 18 punktów. 1 na pozycji dziesiątek, 8 na pozycji jedności, 18. I na koniec mamy gracza, który ma 2 na pozycji dziesiątek. Na pozycji jedności ma 0, czyli zdobył albo zdobyła 20 punktów. Patrząc na wykres łodygowy, jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego wszystkie liczby punktów, które poszczególni gracze zdobyli. I jeszcze raz powtórzę, to co jest pożyteczne w tego rodzaju wykresie, to to, że od razu na pierwszy rzut oka widać, ilu graczy zdobyło punkty w przedziale 0 do 9, łącznie z 9, ilu zdobyło punkty pomiędzy 10 a 19, i na koniec ilu zdobyło 20 lub więcej punktów. Widać, jaki jest rozkład graczy i zdobytych przez nich punktów. Ale jeszcze nie odpowiedzieliśmy na postawione w zadaniu pytanie. Ile punktów zdobył cały zespół w tej grze? Wystarczy, że dodamy wszystkie te liczby. Zacznę
od największych. 20, 18, 13, 11, 11, 9, 7, 7, 4 i 2. Ci dwaj nic nie zdobyli, nie musimy ich zapisywać. Dodanie tych zer nic nie zmieni. No to dodajemy. 0 dodać 8 równa się 8. Dodać 3 równa się 11. Dodać 1 równa się 12. Dodać 1 równa się 13. Dodać 9 równa się 22. Dodać 7, 29. Dodać 7, 36. 40, 42. 2 tu, 4 tu. 4 dodać 2 równa się 6. 7, 8, 9, 10. Razem 102. Cały zespół zdobył w tej grze 102 punkty.